Witam w kolejnej odsłonie Akademii Faner, a w niej dawka ciekawostek dotyczących frezowania gwintów. Wśród wielu metod wytwarzania gwintów frezowanie charakteryzuje bardzo duża uniwersalność zastosowania oraz bezpieczeństwo procesu. Konstrukcja przeznaczona do takiej obróbki narzędzi oraz sposób ich pracy w znacznym stopniu różni się od gwintowników. Przypomnijmy, gwintownik podczas pracy imituje ruch śruby, wkręcając się osiowo zgodnie ze skokiem gwintu w wykonany wcześniej otwór. Jeżeli doszłoby do jego złamania, byłby zaciśnięty w otworze, co utrudniłoby jego usunięcie. Frez zaś zagłębia się w materiał prostopadle do osi otworu, obiegając go po linii śrubowej zgodnej ze skokiem gwintu, wykonując jednocześnie gwint na całej głębokości. Bezpieczeństwo tego procesu wynika z faktu, że średnica narzędzia jest mniejsza niż otworu, dzięki czemu w przypadku złamania jest ono łatwe do usunięcia. Dodatkowo takie ryzyko ograniczają znacznie łatwiejsze do wydmuchiwania drobne wióry. Część skrawająca frezów na całej długości składa się z pełnego zarysu gwintu. Taka konstrukcja pozwala na wykonanie gwintu do samego dna otworu. W przypadku gwintowników w otworze trzeba przewidzieć dodatkowe miejsce na kilka niepełnych zwojów. Szczegółowo omówiliśmy ten temat w odcinku drugim Akademii Fanar poświęconym nakrojom. We frezach gwint nie tworzy ciągłej linii jak na śrubie, lecz składa się on z odrębnych pojedynczych zwojów. W połączeniu z możliwością ruchu po dowolnym torze, tym samym narzędziem wykonamy gwinty o różnych tolerancjach, a także średnicach, zarówno w otworach przelotowych, jak i nieprzelotowych. Oczywiście w przypadku takich samych skoków. Zaprezentujemy to na przykładzie trzech gwintów. Tym samym frezem wykonaliśmy dwa gwinty M10. Jeden o tolerancji 6H, drugi 7G. Trzeci gwint jest większy, M24 na 1,5 w tolerancji 6H. Odpowiednio dobierając korekty, możemy osiągnąć dowolne rozmiary. Przy użyciu jednego frezu do gwintu wykonamy także gwinty lewe i prawe. Zależy to od odpowiedniego dobrania kierunku ścieżki narzędzia. Zaleca się prowadzenie obróbki współbieżnie i w takim wariancie zaprezentujemy różnice w planowaniu obróbki dla obydwu kierunków gwintu. Gwinty wewnętrzne prawe przy obróbce współbieżnej wykonujemy zaczynając od dna otworu, przemieszczając się po linii śrubowej zgodnej ze skokiem gwintu ku górze. Gwinty wewnętrzne lewe wykonujemy zaczynając od góry otworu, przemieszczając się po linii śrubowej zgodnej ze skokiem gwintu ku dołowi. Dla gwintów zewnętrznych zasada jest odwrotna. Prawe frezujemy, mówiąc potocznie, w dół, a lewe w górę. Podkreślmy, że te zasady dotyczą wyłącznie frezowania współbieżnego. Należy jednak zaznaczyć, że przy niektórych typach gwintów, w tym metrycznych, rozróżniamy frezy do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Frezowanie gwintu cechuje występowanie niższych sił w porównaniu do gwintownika. Pozwala to na obróbkę gwintów o dużych średnicach na maszynach z wrzecionami o niskiej mocy. W takich sytuacjach przy tradycyjnym gwintowaniu mogłoby dojść do zablokowania narzędzia. Cecha ta umożliwia także obróbkę elementów cienkościennych, mogących się odkształcić. Frezy z powodzeniem zdadzą egzamin także w obróbce różnego rodzaju przerywanych i pochylonych powierzchni. W razie konieczności dodatkowego zmniejszenia obciążenia narzędzia zaleca się podzielenie wykonania zarysu gwintu na dwa. W przypadku materiałów zahartowanych i trudno obrabialnych trzy przejścia. Na koniec musimy podkreślić, że frezowanie gwintów nie jest pozbawione wad. Zaliczają się do nich możliwe zastosowanie jedynie na stabilnych maszynach CNC ze względu na jednoczesny ruch w trzech osiach oraz podatność węglików spiekanych na wykruszenia podczas drgania. Dłuższy czas jednostkowy wykonywania gwintu w porównaniu z gwintownikiem. Wyższa cena narzędzia. Dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie. Do zobaczenia.